Cześć wszystkim, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na mały poradnik roślinny, czyli jak pielęgnować swoją roślinę. A jak widzicie, gościem dzisiejszego programu jest ta oto koleżanka, czyli Peperomia prostrata. Jeżeli jesteście zainteresowani pielęgnacją, macie w zamiarze kupić taką roślinę albo już taką posiadacie, to zapraszam serdecznie do oglądania. Na początek kilka podstawowych informacji. Peperomia prostrata pochodzi z lasów Ameryki Południowej, Brazylii, Ekwadoru i tam porasta drzewa. W związku z tym jest epofitem i należy do rodziny pieprzowatych. Znamy jej pochodzenie, ale czy jest trudna w uprawie? Moim zdaniem wcale nie. Naprawdę nie mam z nią jakichś większych problemów, trzeba tylko znaleźć taki fajny moment na to, kiedy ją podlać, jaką ilością wody. Jeżeli chodzi o stanowisko dla Peperomii prostraty, to oczywiście możemy ją trzymać na półce, żeby miała pokrój zwisający. Możemy ją gdzieś postawić, tak by jej pędy się fajnie położyły, ale też bardzo fajnie sprawdza się ta peperomia do lasu w słoiku, dlatego że w lesie słoiku jest dosyć duża wilgotność powietrza, a w dużą wilgotność powietrza ta peperomia bardzo lubi. Także pamiętajmy, jeżeli nie możemy mieć w domu, w mieszkaniu fajnie wysokiej wilgotności, to niestety ta peperomia może sobie nie dać rady i nie być taka piękna, bo rzeczywiście ta peperomia lubi mieć wilgotność tak minimum 50%, 60%, a im wyżej, tym lepiej. Dodatkowo trzeba pamiętać, że do fajnego wzrostu tej rośliny ważne jest fajne nasłonecznienie. Ona lubi mieć jasno, oczywiście nie bezpośrednie słońce, ale takie światło rozproszone jak najbardziej jej sprzyja. Ona da sobie radę oczywiście w półcieniu, ale wtedy te fajne żółwikowe wzorki na listkach nie będą aż takie fajne i takie widoczne, jak ma to miejsce w bardziej nasłonecznionym miejscu. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's Co jeszcze takiego ważnego, jeżeli chodzi o tą peperomię? Jest to peperomia, więc pamiętajmy o tym, żeby jej nie zraszać, żeby ewentualnie tą wilgotność podnosić jakimś nawilżaczem. I dodatkowo pamiętajmy o tym, żeby rzadko ją podlewać, przed każdym podlaniem sprawdzić, czy podłoże rzeczywiście przeschło. Chociaż powiem szczerze, ja ją podlewam raz w tygodniu. I jeżeli chodzi o podlewanie, bardzo fajnym sposobem jest, aby podlewać ją od dołu, czyli po prostu umieścić ją w jakimś naczyniu z wodą, żeby ona sobie tą wodę zebrała z tego naczynia i tak się napoiła. Ja, ponieważ od jakiegoś czasu trzymam ją właśnie na takiej półce wiszącej, gdzie bardzo ciężko mi ją ściągnąć stamtąd, to podlewam ją po prostu od góry, ale powiem Wam szczerze, że używam do tego strzykawki, żeby mniej więcej między tymi listkami tej wody jej nalać, żeby za bardzo listków nie polać. Dlatego, że jeżeli będziemy utrzymywać dużą wilgotność na jej listkach, będą one długo mokre, to niestety mogą szybko nam przygniwać, robić się żółte i odpadać. No i co? Ważne jest oczywiście podłoże dla peperomii. Peperomia rzeczywiście preferuje podłoże bardzo przepuszczalne. Moja ma tutaj podłoże uniwersalne, wymieszane z dużą domieszką perlitu oraz piasku. Tak, żeby rzeczywiście te korzonki, których peperomia ma zdecydowanie bardzo mało, ona ma bardzo płytki system korzeniowy, nie stały mimo wszystko w wodzie, nie miały za mokro, bo wtedy również by nam roślina po prostu gniła. Najlepszymi temperaturami dla peperomii to jest temperatura w zimie powyżej 16 stopni, a w lecie poniżej 24 stopni, ale ja zauważyłam, że w takiej temperaturze 22 stopni ona rzeczywiście bardzo fajnie i szybko rośnie. Czytałam różne opinie, że peperomia prostrata rośnie bardzo wolno, inni twierdzą, że wcale nie. Ja rzeczywiście uważam, że wcale nie, że potrafi bardzo szybko rosnąć. Swoją peperomię nabyłam, powiem Wam szczerze, w sierpniu z Florence Market. Przyszła do mnie taka malutka z bardzo krótkimi pędami, około 5 cm. Postaram się tutaj pokazać Wam zdjęcie. No właśnie, tak wyglądała wtedy, tak wygląda teraz.
W tym momencie te pędy są mniej więcej długości 46 cm, bo zmierzyłam i powiem Wam szczerze, że zaobserwowałam, że mniej więcej w ciągu jednego dnia potrafi przyrosnąć około pół centymetra do centymetra nawet. Także no, wzrost ma imponujący. Jeżeli chodzi o szkodniki, powiem Wam szczerze, że przez ten cały czas, jak ona jest u mnie, nie zauważyłam u niej żadnego szkodnika, nic się złego z nią nie działo. Natomiast z tego, co się dowiedziałam, ma ona tendencję do tego, że jeżeli rzeczywiście wilgotność nie jest za wysoka, to mogą pojawić się na niej wełnoce, więc na to trzeba sobie zwrócić uwagę. Objawy chorobowe, które możemy u niej zaobserwować, to znaczy to, co się dzieje ewentualnie z pędami czy listkami, to powiem Wam tak, przede wszystkim listki mogą na przykład żółknąć i powodem żółknięcia listków może być oczywiście za duża operacja słoneczna, czyli może być po prostu jest zdecydowanie za jasno, wtedy listki żółkną. Drugim powodem żółknięcia listków może być rzeczywiście przelanie rośliny. Na to musimy bardzo uważać, bo rzeczywiście możemy ją bardzo łatwo przelać. Podlewamy ją naprawdę niewielką ilością wody, jeżeli podłoże już przeschnie. To była kwestia przelania, ale możemy też pójść w drugą stronę niestety. Jeżeli ją za bardzo przesuszymy, to też nie będzie dobrze, dlatego że wtedy roślina reaguje bardzo szybko takim wysuszaniem się pojedynczych czy nawet kilkunastu listków. Ja powiem Wam szczerze, no, staram się pilnować tego podlewania mojej rośliny, ale rzeczywiście ostatnio troszeczkę się zagapiłam i rzeczywiście na mojej roślinie też się to odbiło i parę listków mi uschło. Ja postaram się zrobić Wam jakieś zbliżenie, żebyście mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wtedy wygląda. No, ona już powolutku odbija w tych miejscach i wychodzą tam nowe listki, ale, no, ale nie wygląda to zbyt fajnie, więc pamiętajmy o tym, żeby znaleźć ten fajny złoty środek na to, ile tej wody podlewać, jaką ilością wody podlewać roślinę i jak często to robić. Ona ma bardzo delikatne listki, bardzo delikatne i najczęściej przy każdym, że tak powiem, wzięciu ją do ręki, jakiś listek niestety odleci, a szkoda, każdego takiego szłowika naprawdę szkoda, bo jest przepiękna i szkoda, żeby je po prostu traciła. Jeżeli chodzi o rozmnażanie peperomii prostraty, ja akurat moje jeszcze nie rozmnażałam, ale oczywiście można to swobodnie robić. Po prostu odcinamy jakąś tam odpowiednią ilość pędu i można po prostu taki pęd położyć na podłożu, w którym chcemy rośliny ukorzeniać. No i peperomia prostrata, jak chyba większość peperomii, lubi kwitnąć. Robi to bardzo często, moja już nie wiem, który raz z kolei. Teraz również ma kilka takich kwiatuszków na końcach swoich pędów. No i te kwiaty oczywiście, jeżeli chcecie, można swobodnie obciąć. Nie będzie to jakieś złe dla rośliny, można zostawić, to już jest Wasza decyzja. Czy one rzeczywiście w jakiś sposób osłabiają roślinę? Ja tego nie zauważyłam, ale wiele osób tak uważa, więc wtedy ewentualnie można rzeczywiście je sobie poobcinać, bo nie są za bardzo okazałe i ciekawe, więc wcale nie są potrzebne, a jak odetniemy taki kwiatek, to po prostu roślinka puszcza nam dalej ładne listki, ładne pędy sobie idą dalej, więc jak najbardziej ucinanie kwiatów też jest dobrym pomysłem na rozkrzewienie rośliny. Dobrze, moi kochani, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje odnośnie pielęgnacji i hodowli peperomii prostraty, to już wszystko. Mam nadzieję, że niczego najważniejszego nie pominęłam. Jeżeli czymś jesteście zainteresowani, macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentowania. No i chciałabym też Was zapytać, czy może posiadacie taką peperomię prostratę, albo chcieliście taką kupić, może macie z nią jakieś problemy, albo wręcz przeciwnie, bardzo fajnie Wam rośnie i wszystko jest super. Podzielcie się tymi informacjami w komentarzach, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał, to będę wdzięczna za wszelkie kciuki do góry, no i za subskrypcję kanału.
A teraz dziękuję Wam serdecznie. Jeszcze raz życzę miłego, cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć! On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel it.